Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej organizowanej przez klub Odra Opole. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na prezentacji nowego trenera Odra Opole, pana Mariusza Rumaka. Jak doskonale Państwo wiecie, tydzień temu rozstaliśmy się z dotychczasowym trenerem, panem Mirosławem Smyłą, któremu bardzo byśmy chcieli podziękować jeszcze raz za robotę, za szczególnie fantastyczną jesień. Jednak no, od tego momentu, od tygodnia czasu poszukiwaliśmy nowego trenera i bardzo cieszymy się, że przyniosło to taki skutek. Od dzisiaj zaczynamy współpracę z trenerem Rumakiem. Jego CV nie trzeba przedstawiać. Tylko jeszcze zanim pozwolę sobie oddać trenerowi głos, taką krótką anegdotkę powiem, bo jesteśmy dzisiaj w przededniu Mistrzostw Świata. Tak jak było to 4 lata przed Brazylią, Odra Opole wówczas spadała z drugiej ligi do trzeciej. Klub się w zasadzie sportowo rozpadł, zostało 3-4 zawodników, nie było trenera. A trener Rumak, siedząc obok mnie, wówczas zdobył wicemistrzostwo Polski z Lechem Poznań. No, wówczas chyba nikt nie przypuszczał, że jesteśmy w stanie się w tak krótkim czasie spotkać. Dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest taka chwila i cieszę się, że będziemy współpracować ze sobą przez najbliższe 3 lata. No, bo tak, na taki okres podpisaliśmy kontrakt, o takim okresie rozmawialiśmy, bo projekt, który trener, mam nadzieję, z naszą pomocą będzie chciał wprowadzić do klubu, ale nie tylko do pierwszej drużyny. Tu dużo czasu rozmawialiśmy tam w młodzieży. Naprawdę przyniesie nam fajne efekty. Z mojej strony tyle. Dziękuję trenerze. Witam w Opolu. No, dzień dobry. Dziękuję za takie wprowadzenie. Chciałem wszystkich serdecznie przywitać. I przede wszystkim podziękować zarządowi za zaufanie, bo to jest też duża sprawa, że do takiego projektu, jaki został mi przedstawiony, została wybrana moja osoba, więc tak jak tu pan prezes wspomniał, jest to projekt, a kontrakt jest bezwarunkowy, 3-letni, nie ma tu warunków zajęcia jakiegokolwiek miejsca, choć finalnie wiemy, dokąd zmierzamy i co chcemy zrobić, tak? Ale jest to budowanie i to była przede wszystkim pierwszy powód, dlaczego tutaj jestem, tak? Czyli zbudowanie pionu sportowego w całym klubie. Oczywiście zwieńczeniem jest pierwszy zespół i jego bardzo dobra gra i spełnianie marzeń wszystkich kibiców Odry Opole i powrót do wielkiej tradycji tego klubu i wspaniałych sukcesów pana trenera Piechniczka. I tutaj myślę, że to było głównym powodem, dlaczego tu jestem. Ja w żaden sposób nie mogę obiecać kibicom wyników, bo byłbym nierzetelny, natomiast to, co mogę obiecać już dzisiaj, to będą widzieli zespół, który będzie nieustępliwy, ambitny, będzie walczył o każdy centymetr boiska i będzie pracowity. A każdy piłkarz, który będzie chciał w ten sposób funkcjonować na boisku, będzie piłkarzem Odry Opole, jeżeli tylko będzie chciał i my go będziemy chcieli. I to jest główny cel, czyli zbudowanie takiej marki, która będzie rozpoznawalna, ale i też oparta o szkolenie dzieci i młodzieży, o to, żeby dawać szansę chłopakom z regionu, jeżeli na to zasługują, bo chciałbym, żeby w tym pięknym mieście, w którym pierwszy raz jestem, bo wczoraj miałem okazję przez moment go zwiedzić, żeby też mówiono o tym, że jest tutaj dobry klub piłkarski i że warto tutaj przyjeżdżać nie tylko na festiwal, ale na mecze Odry. Dziękuję. Dziękujemy. Jak jakieś pytania są, to jesteśmy do dyspozycji. Ja mam prośbę tylko, żebyście Państwo podawali nazwę redakcji. Mi będzie łatwiej później z Wami się gdzieś tam kontaktować, bo jestem do dyspozycji, ale będzie mi łatwiej się poznać. Maciej Grubiecz, Kotowski Sport, pamiętam, że co ze sztabem szkoleniowym? Jak ta kwestia będzie rozwiązana, jakie tu zmiany mogą zajść? No, tak naprawdę nie mówiłem tego panom prezesom, ale kropka na D, dlaczego się zdecydowałem na Odrę Opole. A nie była to jedyna propozycja, jakaś taka, która się w ostatnim momencie pojawiła. To było to, że stwarzają warunki do tego, żeby być i się rozwijać i dążyć do ekstraklasy. Może nie jutro, ale dążyć do ekstraklasy. I to jest właśnie sposób funkcjonowania sztabu, budowania go nie tylko poprzez jakość tych moich współpracowników, ale i obszary, jakimi trzeba się zająć. Na dzień dzisiejszy cały sztab zostaje ten, który prowadził ostatni mecz, który Odra wygrała w Bielsku. I tak to będzie gdzieś tam skonstruowane. I do tego dojdzie jeszcze jeden z trenerów, który będzie najbliższym moim współpracownikiem, czyli drugi trener, oraz fizjolog, który będzie
będzie spinał to wszystko, a nie tylko pierwszy zespół, ale i akademię i całą pracę, w związku z czym ten sztab będzie tak wyglądał. Jeżeli chodzi o personalia, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o drugiego trenera, to jeszcze to rozstrzygnie. Natomiast fizjologiem będzie pan profesor Marcin Andrzejewski, którym współpracuję kilkanaście lat, więc to jest po prostu osoba, która jest od wielu, wielu lat ze mną. Natomiast bardzo chciałbym, żeby te osoby, które dzisiaj pracują w Odrze, żeby w tej Odrze zostały. Będziemy z sobą rozmawiali. Będę chciał zobaczyć, jakie mają spojrzenie na piłkę, czy w te standardy, które chcielibyśmy wprowadzić w Odrze, się wpisują i czy chcą to zrobić. Jeżeli będą chcieli to zrobić, będą pracowite i będą chciały się rozwijać i do tego będą mieli umiejętności, ale myślę, że mają, to nie planuję wielkich zmian. To nie planuję wielkich zmian. Chciałbym, żeby to było też związane z regionem, a nie, że nagle przyjeżdża tu grupa ludzi i w Opolu Rumak przyprowadza swoich. To tak nie będzie wyglądało. Ja chciałbym, żeby to było opolskie. A poza tym, no, słuchajcie Państwo, to nie jest przypadek, że zespół był po 18 kolejce na pierwszym miejscu. Bo można być na pierwszym miejscu po pierwszej kolejce, po piątej, ale jak ktoś jest po 18, to nie jest przypadek. Czyli ci ludzie znają się na robocie. Trzeba tylko zrobić diagnozę, co się wydarzyło później i co można dalej zrobić. I to jest wielka zasługa poprzedniego trenera, któremu chciałem podziękować, bo tak zbudowanie zespołu to na pewno wielkie umiejętności i pasję musiał temu poświęcić, ale i tych ludzi, którzy są. Więc kwestia jest tylko powrócenia do dobrego grania i robienia kolejnych kroków. Łukasz Baliński, Nowa Trybuna Opolska. Odpowiedział, że Oda na pewno utrzyma się jakkolwiek to brzmi. Jeszcze nie wiem, można myśleć o nowym sezonie. Myśli Pan, że o nowym sezonie faktycznie pod względem Nie no, zdecydowanie wiadomo, że ja byłem na stadionie w Bielsku, nie jest to tajemnicą. Obserwowałem ten mecz i wiedziałem, że potrzeba jeszcze punktów i to bardzo ważny był mecz dla Odry w kontekście utrzymania w pierwszej lidze, ale i takiego mentalnego podniesienia tego zespołu, bo zespół nie wygrał w 2018 roku, był blisko, ale nie wygrał, a to jest bardzo ważne. I ta pierwsza połowa była słabsza, ale w drugiej połowie już bardzo ładne bramki. I cieszę się, że zespół się utrzymał, bo teraz mamy 3 tygodnie, żeby się poznać, wprowadzić pewne zasady, porozmawiać z piłkarzami, przyjrzeć się im na zajęciach, co chcą zrobić, jakie mają marzenia, czy są ambitni, czy tylko chcą być w pierwszej lidze. I ci, którzy będą mieli ku temu umiejętności, na pewno będę chciał, żeby w tym zespole zostali, ale również wiemy, że ten zespół chciałbym, żeby doszli kolejni piłkarze, tak, żeby był budowany i taką pracę rozpoczynamy już od dzisiaj praktycznie, od momentu złożenia podpisu na kontrakcie. Zaczynamy pracować na nowy sezon i od strony pierwszego zespołu i od strony szkolenia dzieci i młodzieży. Wspomniał Pan też, że robił Pan pewnego rodzaju rozeznanie takie i też będzie stawiał na piłkarzy z regionu. A Pan robi ktoś konkretny oko na pewno dużo poszczególnych w Kresie, czy to z grupy Instytutu? O personaliach nigdy nie rozmawiam, bo to jest za wcześnie, szczególnie na tym etapie. Natomiast każdy sygnał będziemy analizowali. Wiadomo, że materiałów wideo, tak, takich, do których mógłbym mieć dostęp z zawodnikami drugiej ligi, trzeciej ligi czy pierwszej ligi, jest mniej niż w ekstraklasie czy w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc tutaj będę się posiłkował na pewno rozmową z moimi współpracownikami i z tymi kontaktami, które mam. Myślę, że każdy zawodnik, który będzie pozytywnie oceniony w ten sposób, dostanie swoją szansę, jeżeli tylko będzie chciał i będzie mógł przyjechać na kilka dni się sprawdzić. No tak jeszcze o tym 3-letnim kontrakcie, jakby i do Pana Prezesa i do Pana Tenera, to była, nie wiem, nasza wspólna decyzja przy rozmowach to wyniknęło, czy klub od razu zakładał, że chce takiego, nazwijmy to, mocnego nazwiska właśnie na lata? Znaczy tak, myśmy podjęli decyzję, że chcemy, jeszcze nie wiedząc, że to będzie trener Rumak, że chcemy budować zespół, który za 3 lata będzie w stanie realnie powalczyć o czołówkę tej ligi, ewentualnie o awans do ekstraklasy. Oczywiście, tak jak tu trener wcześniej wspomniał, to nie jest tak, że za 3 lata, jak nie awansujemy, to ktoś komuś urwie głowę. Absolutnie. No my chcemy, żeby ten klub, tak jak było tu powiedziane, który utrzymał się wczoraj w lidze, w tej lidze okrzepł, zajmował co roku wyższą pozycję, tak żeby no, finalnie po tych 3 latach móc walczyć realnie o tą ligę. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, no, istotnym aspektem tej współpracy jest
młodzież i ten projekt, który gdzieś wspólnie udało nam się ustalić, no głównie tu trener zaproponował, no nie da go się w ciągu roku czy nawet dwóch wprowadzić, to jest dłuższa praca, a z racji, że mówię, no wspomniałem już, jaka była nasza sytuacja 4 lata temu, a dzisiaj, skoro pojawiła się możliwość współpracy z trenerem z takim CV, z takim doświadczeniem, tylko wspomnę jeszcze w aspekcie młodzieży, bo tak sobie dzisiaj rano przyleciałem jeszcze raz tą kadrę, którą Adam Nawałka powołał wstępnie na Mistrzostwa Świata. No jest tam 6 zawodników, których trener Rumak prowadzi do seniorów, więc no, coś to mówi, więc do tego no, szkółka Lecha Poznań, którą no, według mnie jest uważana również za najlepszą w Polsce. No, skoro mamy okazję taki know-how pozyskać, tak, z takiej wiedzy korzystać, no to wszyscy w tym klubie, wszyscy w tym mieście musimy z tego korzystać. Ja muszę powiedzieć, że też ja wiedziałem, że następny mój projekt, bo tak jak powiedziałem, przez 10 miesięcy gdzieś tam szkoliłem się, czekając na dobrą propozycję, jakieś tam zapytania były, ale żaden nie był tak rozwojowy jak ten w Opolu. To były sytuacje zarządzania kryzysem i robienia rzeczy niemożliwych z czegoś, co praktycznie będzie przypadkowe, w związku z czym przekonał mnie ten projekt w ten sposób. I wiedziałem, że następny klub, jeżeli ktokolwiek będzie chciał ze mną rozmawiać, to musi być projekt i musi być dłuższy, bezwarunkowy. Także jakby jadąc na finalne spotkanie, ja miałem w głowie właśnie 3 lata, a pan prezes to po prostu wydeklarował. Więc tutaj jakby się gdzieś zbiegliśmy w ten sposób. Tak o tym szkoleniu młodzieży, że można jakieś konkrety powiedzieć? Nie wiem, SMS miałby powstać, tak jakby strzelam teraz. Znaczy, nie chcemy konkretnie, jakby trzeba no, audyt zrobić. Tak jak wiemy, środowisko polskie wie, że tą grupę młodzieży, która wcześniej podlegała MKS-owi Mosil, do Odry Opole wróciła parę miesięcy temu, więc na razie musimy to, że tak powiem, zebrać do kupy brzydko. Tak, abyśmy później mogli, że tak powiem, podejmować konkretne decyzje. No nie będę ukrywał, no ten zeszły tydzień był intensywny, jeśli chodzi o spotkanie z trenerami, więc do takich super szczegółów nie byliśmy jeszcze w stanie przejść, no ale tak jak powiedziałem, no, skoro jesteśmy w stanie wyciągnąć coś z najlepszej szkółki w Polsce, no to trzeba te wzory, dobre wzory kopiować. Tak się można uśmiechnąć, że na tych, przypuszczam, nawet 3 szczebel rozgrywkowych najwyższych w Polsce, no może w długiej drodze ktoś by się znalazł, ale na pierwszych dwóch nie ma w tej chwili trenera, który by pracował 3 lata. Rzeczywiście panowie macie przekonanie, że to się może udać za 36 miesięcy. Wie pan co, jak mówię panie prezesie, był taki moment, że w niektórych klubach też myślono, że nie można dłużej pracować na świecie, a trenerzy pracowali 20 lat. Ja nie chcę powiedzieć, że będę tutaj pracował 20 lat, bo to zależy od wielu, wielu czynników. Natomiast mogę powiedzieć, że będę od dzisiaj pracował tak, jakbym miał tu pracować przez 10 lat. A kiedy historia nam pokaże, kiedy będzie koniec tego, oby to był szczęśliwy koniec, czy Odra bardzo wysoko, a Rumak, żeby realizował swoje cele zawodowe, bo na pewno moje ambicje nie sięgają pierwszej ligi, ale ambicje Odry też nie są pierwszoligowe, twardo stąpając po ziemi, w związku z czym postaramy się wspólnie swoje ambicje zrealizować. Już w zarządzie jakiś czas temu podjęliśmy taką decyzję, może trochę kontrowersyjną, jeśli chodzi o polską piłkę, bo takie trend tu wspomniał, często odbywa się to na zasadzie zarządzania kryzysowego. Podjęliśmy decyzję, że chcemy budować i zacząć budowę drużyny, przygotowując się do ekstraklasy właśnie od mocnego sztabu szkoleniowego. Skoro pojawiła się możliwość współpracy z trenerem Rumakiem, no to nie będę ukrywał, no był to jeden z wielu kandydatów, ale był to kandydat, którego najbardziej chcieliśmy, nie zdradzając oczywiście nazwisk i dziękując wszystkim, z którymi mieliśmy w ostatnim tygodniu do czynienia. No, trener Rumak nas przekonał swoim CV i wspólną wizją, bo tak jak my przygotowaliśmy swoje oczekiwania, trener przygotował swoją prezentację, to w zasadzie w 99% była ona zbieżna, więc no. Myślę, że ta współpraca, mam nadzieję, oczywiście w sporcie nikt nie jest w stanie zadeklarować wyniku, ale mam nadzieję, że ona będzie z korzyścią zarówno dla nas i dla trenera. Wiem, że to jeszcze słowo przez 10 miesięcy od zostania z niecieczą. Co pan robił? Bo nie było. Nie, no nigdy nie ma. Wiele rzeczy. Generalnie jakby przede wszystkim rodzinnie się. Znowu interesuję się zawsze, ale mogłem bezpośrednio zaopiekować się. Ja mam 3 synów, w związku z czym gdzieś tam poświęciłem im czas i to jest najbardziej wielka i cenna rzecz, jaką mogłem w 10 miesięcy zrobić, ale do tego oczywiście też się kształciłem i korzystałem z wszelkich momentów, żeby podnosić swoje kwalifikacje.
Wiele kursów też gdzieś tam jako gość prowadziłem, zaproszeń miałem, to też zawsze najbardziej gruntuje się wiedzę wtedy, kiedy musisz kogoś nauczyć, bo musisz być perfekcyjnie do tego przygotowany, więc gdzieś tam się pojawiałem w Polsce, ale i za granicą przebywałem, chociażby 2 tygodnie u Marco Giampaolo. Bardzo fajnie to wyglądało, jeżeli chodzi o organizację pracy pierwszego zespołu w tym momencie, Sampdori. Ja już w wielu miejscach byłem w Europie, a Włochy to było taki, nie chcę powiedzieć przypieczętowanie tego mojej edukacji, bo na pewno nie, ale to jest coś, co na pewno znowu otworzyło kilka fajnych kwestii warsztatowych, ale i potwierdziło wiele momentów naszej pracy, że wydaje się, że zmierzamy w podobnym kierunku jak świat. Mówię o pracy mojego sztabu, dlatego też mi zależało na tym, żeby ci ludzie najbardziej zaufani moi byli blisko, bo wtedy to nam pomoże zachować pewne standardy pracy, które mają podnieść poziom sportowy tego zespołu. 3 kolejki do końca zostały. Na ile w tej takiej codziennej pracy będziecie się gdzieś skupiać na rywalach, na analizie rywali, a na ile jakby tylko klapki na oczy i się będzie liczył ten przegląd kadry, żeby jakby tego czasu jak najmniej stracić w tych 3 tygodniach ostatnich? Wieloaspektowo do tego podchodzę. Przede wszystkim najważniejsza rzecz w każdym klubie, nie boję się tego powiedzieć, są kibice. Nie wolno dzisiaj zrobić czegoś takiego, że Odra będzie zrobić przegląd kadr i my możemy sobie poświęcić 3 mecze, bo ludzie przychodzą, ludzie trzymają kciuki, identyfikują się z Odrą, byli na meczu, grupa była na meczu w Bielsku, więc chcą oglądać Odrę, która wygrywa i zrobimy wszystko, żeby te 3 mecze rozstrzygnęły się na naszą korzyść. Wydaje mi się, że w jakiejś tam mierze już wiem, co potrzeba zespołowi, oczywiście sztab mi dużo jeszcze podpowie i nie będziemy w stanie tego poprawić w ciągu tygodnia w żaden sposób, tak? Ale postaramy się w tych meczach zagrać o pełną pulę, ale z drugiej strony też będzie to przegląd tych piłkarzy, którzy są teraz w Odrze. Ja chciałbym, żeby każdy dostał, może nie szansę w meczu, bo to są zbyt górnolotne jakieś deklaracje, jeżeli ktoś będzie wyraźnie odstawał na treningu, to nie dostanie tej szansy, bo grają najlepsi. Ale jeżeli tylko będę mógł, to chciałbym, żeby ci piłkarze mieli szansę, czy w treningu, czy już w meczu, pokazać, na co ich stać. I będzie to jednocześnie przegląd kadr, przygotowanie kolejnego sezonu, ale na pewno bez odpuszczania tych 3 spotkań, bo zapraszam wszystkich. Gramy w piątek, gramy z Ruchem. Fajna godzina, bo już nie będzie gorąco, bo po 20 gramy, będą światła. Myślę, że Ruch Chorzów, pomimo tego, że gdzieś tam jest na samym dole, to jednak jest marka uznana w całej Polsce, z wielką tradycją, więc może być fajne granie, fajny mecz, więc zapraszam wszystkich, bo to będzie taki pierwszy krok Odry z nowym trenerem. I tak chcemy to do końca sezonu rozwiązać. Na koniec, ta Odra, pamiętam, że kojarzyła się tylko z panem osobiście, z sukcesami pod wodzą trenera Piechniczka, czy jeszcze z nim, bo sam pan powiedział, że pierwszy raz do Polski przyjechał. Odra Opole to pan trener Piechniczek i też piłkarze, tak? Chociażby pan trener, wtedy piłkarz, teraz trener Józef Młynarczyk, tak? To naprawdę fajna historia i myślę, że Odra tutaj przede wszystkim gdzieś tam mi się kojarzyło. Oczywiście ja kojarzyłem również Odrę z momentu, kiedy ja zaczynałem swoją pracę trenerską, ja jestem trenerem od 2000 roku, czyli już tak 18 lat wychodzi. I ja pamiętam rywalizację z Lechem Poznań. Gdzieś tam, może nie w kontekście tego spotkania, nie pamiętam, czy na nim byłem, ale wiem, że rywalizowali między sobą i tutaj gdzieś ta nazwa, ale powiem szczerze, bo to bez kurtuazji, później już tego nie śledziłem, tak? Bo dopiero jak Odra pojawiła się w pierwszej lidze, to gdzieś tam wróciła na, nie chcę powiedzieć na salony, ale gdzieś do tej piłki profesjonalnej i tutaj było widać, że coś się dzieje, ale tak naprawdę te lata z panem trenerem Piechniczkiem to są te lata, które gdzieś tam chyba Odra największe, na pewno największe sukcesy i fajnie to wyglądało i do dzisiaj jest to trener o największych sukcesach z wszystkich trenerów, jakie mamy, z całym szacunkiem do nawet naszego selekcjonera, który ma największe sukcesy z żyjących trenerów, bo tylko pan Kazimierz Górski miał lepszy sukces od niego. Czy jednym zadaniem będzie też wdrożenie metod szkoleniowych pierwszych drużyny do Akademii Odry, czy to taki cel postawiony przed trenerem, żeby cała ta wiedza do tak, znaczy nie chodzi o standardy, żeby prowadzić standardy u 6-latków, tak, pierwszego zespołu, bo nie na tym to polega. Natomiast bezpośrednim nadzorem obejmiemy najstarsze zespoły juniorskie plus rezerwy. Czyli te 3 zespoły będą takim praktycznie zaprogramowanym szkoleniem
przez nas, żeby ten przeskok, bo tak powinno to być, żeby przeskok z etapu juniora do seniora był praktycznie możliwy od razu. I tutaj będziemy bezpośrednio nadzorować, natomiast jeden z członków mojego sztabu będzie odpowiedzialny za analizę i pracę akademii. Tak będzie sztab podzielony, że jeden z asystentów, będzie dwóch asystentów, będzie odpowiadał za akademię. Nie jest to nic nowego, bo tak miałem w poprzednich dwóch klubach, tych pierwszych w Ekstraklasie również, czy Lech, czy później Zawisza, że jeden z asystentów był odpowiedzialny za akademię, że miał wpływ na wszystko. Oraz ja oczywiście też, edukacja trenerów, wyznaczanie kierunków, celów, ale tak jak pan prezes wspomniał, zacznie się od, ja nie chcę rewolucji, tak? Ja chciałbym, żeby każdy z tych trenerów, którzy są, mogli się wykazać, powiedzieli, jakie są możliwości, co można zrobić, jak można im pomóc. Jestem od tego, żeby im pomóc i wprowadzić pewne standardy, które mają za, nie jutro, nie za rok, nie za 3 lata, ale w przyszłości dać odrze fajnych wychowanków.